Do zdarzenia doszło przed godziną 18 na Alei Niepodległości. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wstępnie ustalili, że 41-letnia kobieta nie dostosowała się do sygnalizacji świetlnej, a więc weszła na przejście dla pieszych mając czerwone światło, w wyniku czego została potrącona przez prawidłowo jadącego kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen. 41-letnią mieszkankę Legnicy karetka pogotowia zabrała do szpitala. Jak się okazało, była nietrzeźwa. Miała w swoim organizmie 2,2 promila alkoholu, natomiast kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Kobieta odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń ciała.